tym filmie, jak się dowiedziałem, obejrzyłem Dnia Świra, ale oczywiście wcześniej do wariatów i życia publicznego. To się tak strasznie cieszyłem, że mogę chociaż folię wyborku popełnić. Bo dla mnie Marek jest jakimś takim kamikadze po prostu niesamowitym, emocjonalnym, uczuciowym, takim... Podziwiam w nim ten, taką determinację, to co przedtem powiedział, że on nie potrafi ocenić swojego filmu, bo on to robi na życie i śmierć po prostu. Na planie to jest młodzieniaszki, kręciliśmy, przepraszam, że innego z kolei filmu 7 uczuć, to zbiegał Paweł, to jest powrotem, no, niczym nastolatek, jest tak wciągnięty, ale co to nawet nie jest to słowo, on po prostu tym żyje, to jest coś, co, jak sam Marek mówi, on to musi po prostu nakręcić. A ja jako widz, oglądając to, z jednej strony nie mogę uwierzyć w to, co oglądam, a z drugiej strony jestem tak strasznie wdzięczny za to, że porusza tematy, nawet nie tyle uzależnienia jako takiego, ciężkiej choroby, ale tam są po prostu latami niezwykłe uczucia, napięcia między rodzicami a dziećmi, między ojcem a synem. To jest po prostu coś takiego, co po prostu rozwala system, mówiąc krótko. I czytając scenariusz Chrystusów i potem oglądając Chrystusów po raz pierwszy i potem widziałem w telewizji ten film, podobnie zresztą na dzieci i ten wariatów i życie wewnętrzne po raz któryś, kiedy widzę go w telewizji, oglądam po prostu, bo to jest jakieś takie... No i jeden z naprawdę z najważniejszych filmowców na świecie, po prostu. Reżyser na świecie.